W zasadzie od 6-7 lat zmieniło się bardzo dużo, jeśli chodzi nawet o sezon letni w kulturze. Jest mnóstwo ciekawych wydarzeń na czele z właśnie z Nocą Kultury, z Karnawałem Sztuk Mistrzów, Jarmarkiem Jagiellońskim. Jest parę festiwali jazzowych ciekawych, m.in. Lublin Jazz Festival. To są wszystko rzeczy, których jakby nie było w Lublinie, a teraz od paru lat prężnie działają. Można jeszcze dodać Kody, m.in. To są rzeczy naprawdę na świetnym, światowym poziomie. Mają gdzieś w sobie też tego lubelskiego ducha. I tak naprawdę chodzi tylko o to, żeby ludzie z Polski poznali te rzeczy, przekonali się do nich i spróbowali je poznać jakby na własnej skórze, po prostu przyjeżdżając tutaj. Bo jednej konkretnej imprezy nie ma sensu wymieniać, jest ich naprawdę co najmniej kilka na świetnym poziomie.